Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivurte, witam was, kolejny odcinek śpiących psów przed nami. Na razie psy śpią, a już w tym tygodniu we wtorek, czyli już jutro, psy będą patcheć, a raczej my będziemy patch psować. Watch Dogs wychodzi już jutro we wtorek. Ja ten film nagrywam w nocy z niedzieli na poniedziałek, no ale cóż, można mówić, że już jutro. Mamy napój w lodówce, o czym powiedzieliście mi w komentarzach, dopiero teraz się do tego ustosunkowałem, więc wybaczcie. Standardowo... O, kontroler mi się wyłączył, przepraszam. On ma jakieś takie dziwaczne zrywy, ale trudno. Standardowo sklepiemy te dwie kobiety, które myślą... Zobaczymy, czy jak podłączę drugi kontroler, to będzie wszystko w porządku. W jednym mi coś podejrzanie zrywa. Dobra, okej. W tym drugim kontrolerze nic nie zrywa, więc żeby ewentualnie uniknąć takich jakichś kurwa dziwnych wiksów, to nie będziemy korzystać z tego drugiego. Kurwa, czy ty dalej myślisz, że możesz chodzić po mojej klatce schodowej tak po prostu? Już? Spokój? Ty dalej żyjesz, suko. Nie wygląda jakby żyła, to są po prostu jakieś drgawki pośmiertne. No nic, kontynuujmy. Cudem nie wpadliśmy głową w wiatrak. Tych skurwysynów już nie będę atakował, bo nie chce mi się na nich czasem marnować. Okej, no dobra. Zobaczmy te pojazdy w takim razie. Weźmiemy sobie oczywiście tego jebańca, ponieważ wygląda naprawdę obiecująco. O kurwa! Nie no, tego nie chciałem robić do końca. Ale chcę zrobić jedną rzecz, którą jest masaż. Ktoś z was mi zarzucił w komentarzach, że wycinam scenę masażu z filmu, żebym ją zostawił i dał do tytułu plus 18. A tu chuja kurwa. Tego masażu nie widać. Ta kobieta, szczerze mówiąc, nie wygląda na taką, która mogła być, powiedzmy, pociągająca specjalnie, no ale cóż, trudno. Nogi ma takie dość dziwne, a z twarzy widać, że już trochę lat ma na karku. Wait, taki kurwa. Boże, jeden ziomek mi tak maskę zjechał? Jezus Maria, jaki jestem smutny teraz. Dobra, wsiadaj, Way. Zamknij drugie drzwi, kurwa, żeby ci nie trzasnęły. Wyjebane ma na drugie drzwi, same się zamknął. Okej, dobra, może być i tak. Tam ta nutka na mapce to jest chyba po prostu klub muzyczny, więc nie będziemy się interesowali. Dobra, czym by się teraz zająć? Tutaj jakiś kolegów ma do sklepania, widzę. To jest zawsze bardzo fajna okazja, żeby sobie troszeczkę powalczyć. Oni pewnie mają tam jakąś, właśnie, mają tam skrzyneczkę. Zobaczymy, tak, na rozgrzewkę sobie kogoś rozpierdolimy, tak więc... Siemanko! Skurwysynie jeden. Oj, nie zdążyłem. Bo wyczekiwałem na to, o kurwa, jaki przycisk mam nacisnąć, ale w przypadku tych grubasów chyba, szczerze mówiąc, zawsze trzeba nacisnąć Y. Dobra, teraz mi się udało. Skurwysynu jeden, jak cię kurwa siepnę, zaraz to ci wrodzona matka nie pozna. O, nie było nawet co kontrować. Już kurwa nie żyjesz? Bardzo dobrze. Teraz sklepiemy twoich chińskich kurwa kolegów. O ty suko wredna, chodź tutaj. Już widzę tutaj budkę telefoniczną wprost dla ciebie. O, nie o to mi chodziło. Ale chcę go... O, czy on nie żyje? Tak nim kurwa siepnąłem, że goś nie żyje? Bardzo dobrze. To ciebie poczęstujemy budką telefoniczną. No, o, pięknie. Dopiero teraz adrenalina mi wskoczyła. No weź gro. To jest niemiłe wręcz względem mnie. No ale trudno. Otwieramy skryteczkę. 5000 chińskich dolarów. To jest takie kurwa jakieś 2 złote. No nic, zastanówmy się, co mogę ciekawego teraz zrobić. Myślę, że szczerze jedyną opcją to są albo jakieś wyścigi temu góry, do których nie będę teraz tak z dupy jechał, albo uwaga, nie mamy, widzę, nie, na podsłuchu. Aha, to jest jakaś misja gangu, widzę, ale zaraz obok mamy dwa miejsca z nalotem policyjnym. Myślę, że skorzystamy, tylko jeszcze jedną rzeczą, jaką zrobię, będzie zahaczenie o aptekę, która mi zwiększy damage, ponieważ jeżeli pamiętacie, tamta lokacja obok parku ostatnio sprawiła mi niemałe problemy i dostałem ostry wpierdol, tak więc teraz zakupimy sobie właśnie zupkę, żeby mieć zwiększony damage, mamy polepszoną adrenalinę, polepszoną chyba regenerację życia w tej... Nie, adrenalinę, przepraszam. Zwiększone obrażenia, mamy teraz polepszenie adrenaliny, to ona chyba zwiększy regenerację życia i myślę, będziemy ustawieni. Właśnie, zwiększa mi to wytrzymałość. Na cały odcinek te wszystkie herbatki chyba starczają, więc wyjebane. Łykniemy sobie, jesteśmy już przyjebani i to ostro. Wsiadamy do naszego biało-mobilu. To trochę nie pasuje w sumie do całego motywu Chińczyków. Żółtymi samochodami powinienem jeździć. No i co? I będziemy sobie próbowali zniszczyć skurwysynów. Nigdy nie pobiję w wyniku hunty, bo ja kurwa jeździć nie potrafię. Myślę, że muszę zawrócić.
Damn. Stary, powinieneś nagrodę jakąś dostać, kurwa. Czy wy to widzieliście? Robił wheelie na przednim kole i wypadł z motocyklu, ale tak szybko i tak profesjonalnie się gościu, kurwa, ogarnął, że wylądował na nogach. Yeah. Dobra, załatwimy sobie tego, tych właśnie kolegów, żeby jak najszybciej rozpierdolić tą ich kamerkę. Boże, jakaś chińska, kurwa, dziwna muzyka. Nie przejmujmy się tym na razie. W ogóle, teren należący do triady to fajnie, ale jedną rzecz chcę stąd wziąć, która może mi się przydać, czyli właśnie klucz do jebanych kół. Zobaczymy, nalot policyjny. To tutaj muszę sklepać gości i kamerę zhakować, to tyle pamiętam. Tutaj mamy i to sporo tych kolegów, o kurwa. O, kurwa, ciebie tak sklepię, że... No mówiłem. Aha, dobra, czyli ta broń starcza na porządne sklepanie jednego przynajmniej ziomka. Czy on miał broń, czy mi się wydawało? Nie umiem tych kombosów składać do końca. A, ale mamy teraz tego, proszę, możemy jego pałkę teraz podnieść, co chyba zrobię. Ponieważ ona naprawdę potrafi nam fajnie zwiększyć damage. Ona pozwala chyba jednego kolegę sklepać tak, kurwa, w 100%. Tego grubasa chcę sklepać, bo ja nienawidzę, jak ci grubasi po prostu chwytają. O, nawet nie musiałem, kurde. O, kontra. Dobrze. A proszę bardzo, ze zwiększoną szybkością ładowania adrenaliny, to ja się mogę bawić. Yeah, o ławkę, suko. O, i teraz się mogę sklepać. Prawilnie. Co tam, kurwa? Lewacka, kurwo, no? Co? Korwin 7, o Boże, pomyliłem się przyciski. Korwin 7,2%, dziwko, jesteś, kurwa, czwarta siła w Polsce. Dobra, widzę, że kolejni koledzy przyszli się pobawić. Ich ataki nie mają na mnie wpływu, bo mam, kurwa, zajebistą klatę. Ona mnie broni przed wszelkim złem. Ktoś tam jeszcze? Słyszę, że jakieś Chińczyki właśnie biegną do mnie. Czy jak cię sklepię, to dostanę ten klucz? Jej, nawet już nie muszę ich więcej klepać. No i widzicie, to było, kurwa, profesjonalne. Teraz gdzie ta pieprzona kamera jest? A właśnie, zhakuj kamerę. Tu jest chyba kamera. Więc gdzie te twoje kable idą, kamero? A kurwa, dobre pytanie. Och, tutaj? Tak, tutaj, lol, zaraz obok. Bardzo dobrze. A i teraz znowu się trzeba pobawić w hakiering. HKPD. Hong Kong PD. Dobra, dajmy znowu standardową taktykę, tylko zrobię to na klawiaturze, będzie mi prościej. 1, 2, 3. Dobra, czyli dwójka jest w dobrym miejscu, a reszta w dupie. Czyli tutaj damy dwójkę, a tutaj polecimy 4, 5 i 6. Dobra, czwórka jest w złym miejscu, dwójka, dobra, czyli dwójka na 100% będzie tutaj. Szóstka też może być, czyli dobra, czyli tutaj będzie szóstka. Tutaj spróbujemy na przykład siódemkę. O, perfekto, kurwa, jestem hakierem. Tutaj jeszcze gdzieś obok był teren właśnie, a nie, dobra, sklepałem tępych chujów i nie daje mi dostępu do kolejnego tego. To może ja tak na wszelkusi wypadek pojadę teraz na chatę szybko, co zajmie mi minut czy i załatwię ten motyw z monitoringiem, bo nie chcę, żeby mi cofnęło całą tą walkę, którą tutaj wykonałem. Chociaż nie powinno cofnąć. Dobra, to będzie test. Pójdę teraz wykonać misję fabularną dla gangu i zobaczymy, czy jak po tej misji pojadę do domu, to dalej będę mógł z systemu monitoringu skorzystać, ale powinienem być w stanie. Let's do this. Boy and Gualam, can I help you with something? Yeah. You suck my ding. No, there's no ping. How about the owner then? I'm the owner. Just not ping. All right, not ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. O, jej chodziło o wsadzanie penisa do pochwy, tak. O kurwa. O ty, suko wredna, chodź tutaj, kurwa. Złap złodzieja, odzyskaj pluskwę. Dobra, a jaką, kurwa, pluskwę? Z kim my to w ogóle się będziemy ścigali i napierdalali? Nie rozumiem do końca, bo to jest misja dla gangu, tak? Jakąś pluskwę? Dobra, nic, może nasze wątpliwości będą rozwiane, ale to jeszcze trzeba będzie zobaczyć. Co mi, kurwa, ludzi na moją drogę rzucasz, sukinsynu? Myślisz, że mnie jakieś pazie powstrzymają? Ludzie lądujący, kurwa, w fosie? Ani trochę.
Zaraz cię dorwę i obiję ci twoją własną twarz twoją dupą. Rozumiesz? Urwę ci dupę i obiję nią twarz. Czemu ja tak lamersko ląduję? Hojo! A, to będą jacyś jego koledzy, z którymi będę musiał walczyć? Nie. Gość po prostu spierdala. Może nam by ta panienka Pink od penisa w pochwie pomogła, co? Bo ja czuję, że on zaraz wsiądzie do jakiegoś, kurwa... O! Zobaczymy, kurwa, kto tu zdechnie. I kolega ląduje teraz na ziemi i myślę, że ja mogę go teraz tak, kurwa, sklepać na tej ziemi, że on nie wstanie. Ja go kopię, o Jezus Maria. I co, już? Odzyskałem torbę, no i co teraz? Jesus, Raymond, co ja tu przeżyłem? Poprzytul mnie! Did you get the bug? I got it. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Co to za taksa? No shit. Aha, dobra, czyli my jednak robimy misję chyba dla policji. Stary, dasz ode mnie podwieźć? Nie, pierdolę cię, ja mam tam lepszy wózik. Ten mój, chociaż nie, dobra, parking jest trochę daleko. Nie, bo ja też spierdoliłem dość daleko. Dobra, chuj, kradnę autobus. Eto nie do okejo! Dawaj, kurwa, samochód. Mam nadzieję, że policji nigdzie nie ma obok. Tak, czyli my teraz podkładamy podsłuch w naszej... dla policji, ale jako... No, kurwa, u naszego gangu. O, tak. Rozumiecie? Rozumiecie mnie, kurwa? Czy mnie, kurwa, nie rozumiecie, kurwa, kurwa? Jezus Maria! Jaki jebany drift jest tym, kurde, pociągiem? Dobra, niech będzie pociąg. Kurwa, straty cywilne, zderzenia z samochodami. Brakuje jeszcze, żebym kogoś zamordował z przechodniów. Co to za jakieś gejsze lecą w radiu? Oje, klubowa chińska muzyka, tego potrzebowałem. Nie. Iść na plac budowy naprzeciwko Golden Koi. Proszę, tylko prawdziwi swagersi kradną autobus, żeby dojechać do swojego celu. Lamerzy w GTA kradną samochody, motocykle, helikoptery, odrzutowce. A kto, kurwa, kradnie autobus? Tramwaj, gdyby mógł na przykład ukraść, to by było fajne. Dobra, czyli to jest ta miejscowa, którą ja poprzednio próbowałem dojść do statuetki. Tylko mi się to nie udało, bo była zamknięta, była za sibą. Może teraz mi się uda. No, way, jebańcu. Jak to straty materialne, kurwa? Chyba moje spodnie sobie co najwyżej obdarłem. To jedyne straty materialne, jakie mogły być. Jej, wejście do restauracji. Way, jej, he. Jej, way, he. Dobra, udało się. We can fight, huh? Yeah. What? Nothing. Hey, don't try that shit. You got something to say, talk. Otwórz świetlik. It's too easy. This guy comes out of nowhere. Podłóż pluskwę. Gdzie jest, kurwa, ta figurka, którą chciałem podpierdolić? Tutaj. Bierzemy ją. Mam określoną ilość czasu, ale wyjebane. Oczywiście, kurwa, nie mogę sobie... Nie, dobra, mogę leciutko podbiec. I'm getting some news on the kitchen. O kurwa, musimy odkręcać śrubę, ale jaja. Dobra, kręcimy zatem. Co teraz, będę musiał coś zhaksić, czy... No dobra, muszę znaleźć chyba częstotliwość. I utrzymać kontroler w danym miejscu. Dobra. Widzę, się robi coraz bardziej skomplikowane. Teraz mi, kurwa, mózg wybuchnie od tego. Dobra, pluskwa skalibrowana. Swag. Dokręcamy śrubki i wyjebane. Teraz tylko trzeba wyjść. Way, potrafisz wyjść? Wiesz, co są drzwi? O kurwa, otwórz zamek? Co tu się dzieje? Jak ja mam to zrobić niby? Aha, dobra, muszę to podnosić do momentu, aż mi zielone powie, że mam przestać podnosić i klikać na lewą gałką w lewo. No dobra, okej. Opuść restaurację, YOLO! Sweet. Czemu to było na zielono zaznaczone, skoro to była misja policji? To jest moje pytanie numer uno. Ocena psych funkcjonariusza Shana minus 2? Czy 2 po prostu? Dzwoni nie ping. I'm curious about a lot of things. Well, I can do that. Na przykład, jak duży jest twój penis? Yeah, sure. Zajebisty deal, tak. Słuchaj, bo tak ostatnio jak byłeś w restauracji, to strasznie ciekawiła mnie jedna rzecz. Jak duży jest twój penis?
I takie, what? No, spoko, pokażę ci. Sprawdzisz to. A, dobra, to jedziemy w takim razie na randeczkę. Skoro ona nam się teraz pojawiła, no to kurde, mam okazję poruchać, mam nie skorzystać. A z tym co? O, widzicie? I chuj, i cofnęło mi, kurwa, i nie mogę teraz. Dam radę, ten typ. Nie chcesz tam wpie... Dobra, trudno. Pojadę trochę inną trasą. Oje. A jednak, jak zrobię nalot policyjny i zhakuję kamerę, to muszę od razu pojechać do mieszkania i to monitoring chyba obczaić, bo widzicie, że wszedłem w misję i niestety wyjebało mi wszystko, co ja tam miałem zrobione. Poza tym ta bezkolizyjna jazda, którą tak odstawił Hunta, to niemożliwe, żeby to było tak w środku miasta, bo tutaj się za dużo kurwa dzieje. Też mogę taką muzykę kurwa tworzyć, jestem DJ-em. Czemu ja z telefonem w ręku biegam? Chodź, mała, pokażę ci, jakiego mam penisa. Oh, there you are. Yeah, I'm back. Yeah, I thought I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Okay, let's go. A, szybko poszło. I co będziemy mieli z nią robić? First thing is make sure the coast is clear. Better get rid of that cop somehow. The fuck? Że, ale co my w ogóle z tą laską robimy? Odwróć uwagę gliniarza. Dobra, chodźmy mu pokazać penisa. Excuse me, officer? Yes? What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Sprawdzę to tak szybko, jak zjem moją 35-centymetrową konopkę z chińskiego Subwaya. Weiwei'a. I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. All right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera, just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did though. Aha, założysz, że ja potrafię ciebie tak bardzo zagadać, jak zagadałem tego glinę. Dobra, czyli kurwa bardzo standardowe hakowanie kamery, mam aż minutę na tego haksa. Więc podpinaj się, suko, i hakujemy. Dobra, to jedziemy w takim razie. 0, 1, 2, 3, zobaczymy. Dobra, dwójka jest na dobrym miejscu, spróbujmy dwójki tutaj, a tutaj lecimy 4, 5, 6. Dobra, piątka na dobrym miejscu, dwójka w takim razie będzie tutaj spróbujmy czwórkę dać, a szóstki nie będzie w ogóle, więc spróbujmy siódemkę. Perfekt. Kurwa, wej, co ty robisz, pojebało cię? O Boże, jaka ona jest po prostu seksualna, kurwa, we wszystkim, co mówi, masakra. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah, I'm, you know, into all sorts of crazy shit. I bet. Ja jebie, serio. I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. Jaka podrywaczka, no nie. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Albo wyciągnę od ciebie twój numer, albo nie wyciągnę z ciebie czegoś innego, baby. Ale ja jestem chujowy, kurwa, w tym. Nieważne. Aha, przesługa wyświadczona, zrób wrażenie na nie ping. Dobra. Kamera ochrony widoczna na mapie. Aha, czyli takie są profity z... O Jezu! Ze spotkania się z tą dupą. No dobra, wsiadamy w nasz zajebisty samochodzik, który jakimś sposobem jeszcze żyje. Mogę wyłączyć to radio, bo ono mnie w sumie trochę wkurwia. Jak się wyłącza jebane kurwa radio? Nie da się. Muszę przewinąć na stację wyłączoną. When your PC sounds like this and your internet connection is... What the fuck? Dobra, widzę, że jakieś hardcore reklamy dla noobków. A nie, jednak pokazuje mi nalot policyjny zrobiony. To ten nalot. Dobra, to jedźmy sobie ten nalocik zrobić i potem się zastanowimy, jak jeszcze dopełnimy resztę contentu w tym odcinku. Content! Oh shit, przepraszam. Ludzi może nie będę mordował, bo to może spowodować małą siarę. Suko, nie wierzaj we mnie. Dobra, nie chcę mi się takich pierdół słuchać. To jest kamera kolejna do zhakowania. Aj. No kurwa, ja rozumiem, że ja mogę rozwalić na przykład parkomat, ale jak mi będziesz tępy chujów wskakiwał pod koła, no to ja nic nie zrobię.
Jak przejechać cię, no kurwa, no nie poradzę. Dobra, panowie, jak podpierdolicie ten samochód, ja wam podpierdolę wątroby. Rozumiemy się? Dobrze, dziękuję. Chodźmy do mieszkania. To wam, kurwa, mówiłem, że macie tutaj nie stać, suki. Okej, okay. O, jeszcze... Dobra, kopnąłem w ścianę. Mam nadzieję, że to będzie dla ciebie znak, żebyś się tutaj więcej nie pojawiał. Zastraszam kobiety kopiąc, kurwa, w ścianę. To jest to. Dobra, tutaj mamy aktywność triadę. Tutaj jest. Dobra, zobaczmy, czy udam radę wykryć dostawcę. Może uda mi się, kurwa, nie zgarnąć jakiegoś losowego dudca. Który z nich jest, kurwa, dostawcą? Czy mi go podświetli na przykład, czy może tam... A, dobra, w sumie gra mi sama powiedziała, kogo mam podświetlić, tak więc dzięki za skomplikowany gameplay. O, widzicie? Wszyscy spierdalają oprócz tego, po którego przyszli. Podejrzane. Cóż, najwyraźniej w Chinach oni po prostu wiedzą, że mają przejebane w momencie, kiedy tylko policja wchodzi. PD policji, to jest fajne, że się właśnie to PD zyskuje. No dobra, szczerze to naszło mnie, żeby może... Kurwa, co ja wam powiedziałem? Dwie naraz, kurwa. Najlepsze jest to, że to jest takie, kurwa, one są takim Prometeuszem. To są takie dwie Prometee. Będziemy je mordowali za każdym razem, jak będziemy wychodzili z mieszkania, one i tak będą wracać. O, widzicie, koledzy się chyba przestraszyli tego, że z ukradnej wątroby, więc poszli w pizdu. No dobra, tutaj też mnie te kamiery zaczęło pokazywać. Tylko, że nie ma co robić nalotu na jakąś miejscówę tak długo, jak, kurde, tam nie ma żadnych ludzi do sklepania, bo to oznacza, że nie ma kogo łapać. Tak więc, dobra, może pojedźmy tutaj wreszcie, kładka dla pieszych, ponieważ tamtą kamerę, bo nie będę już żadną misję się wdawał, pojeździmy, porobimy te pierdoły, żeby mieć je z głowy. W sumie to nawet niekoniecznie są to same pierdoły, bo sobie wbijemy PD policji. Może jakiś level kolejny zdobędziemy, jakiegoś fajnego skillsa. Uwaga, uwaga. Wziu, kurwa mać. Jebany taksówkarz. A tak to jest jeździć po Chinach, kurwa. Wszędzie motocykliści, taksówkarze i transwestyci. A wasz. O, no nie o to mi chodziło. Policja mnie teraz ściga. Nie wiem, czy ja mogę teraz ten nalot. O kurwa, policjant. Co mam nacisnąć? O Jezu, zły przycisk nacisnąłem. Nie, zostałem aresztowany. Ja myślałem, że to jest bad guy. 6000 mi zabrali. Złodzieje jebani. Gdyby Korwin był u władzy, to by tego nie było. Na szczęście przypadkiem zaraz naprzeciwko policji jest parking. 6000 to ja... To tyle mi płacą prostytutki, jak się zgodzę z nimi przespać. I wish I could live your life. And I don't want to live your life, parking guy. Because your life sucks dick. I'm a YouTuber. And secret agent for the YouTube army. Boże, co to za nuta. Nie, naprawdę, gdzie jest to radio rockowe? Bo jeżeli już muszę jakiegoś słuchać, to naprawdę tylko tamtego. O, albo Beethovena posłuchamy. O kurwa, i to jest to. Czas się ukulturalnić. Jesus. Dobra, są tamte skurwysyny. Dam radę ich przejechać na przykład, bo to jest, mam wrażenie, najlepsza taktyka. Stoją tam? Kurwa, silny parkomat. Widzicie, jak mnie obraca? To są koledzy gangsterzy, nie? Elo, siema! Siemanko! Czy on mnie próbuje nawzajem przejechać, kurwa, motocyklem, czy mi się tylko wydaje? I ta piękna muzyka do tego, nie? Który tu jeszcze bandzior jest do zajebania, taki wiecie? Z tej miejscówy. Dobra, czas chyba wyjść. Dam radę. No i to jest, kurwa, to jest akcja, to mi się podobało. Atakuj. O, mogę cię chwycić? Nie mogę cię chwycić. O, ty suko wredna. Ściankę. To jest chyba ten ostatni bandzior do załatwienia, w sensie z tych tacy, którzy tutaj sobie siedzieli i muszę ich rozpierdolić. O, nawet nie. A reszta będzie się ze mną chciała bić? Spierdalasz na motocyklu? Chodź tutaj, kurwa. O, dobra, nie dałem rady. Ale no, to jest stara, dobra taktyka, którą pamiętam jeszcze z czasów, kiedy grywałem te półtorej roku temu, czyli wpierdolić się. Kogo się da załatwić tak naprawdę samochodem i jesteśmy ustawieni.
No dobra, znowu ta sama taktyka. 0, 1, 2, 3. Mogę randomowo, ale wtedy jak powiedzmy coś zgadnę, no to nie będę miał ogaru, który już wykorzystałem, które nie, na jakich pozycjach, a tak przynajmniej lecimy po kolei. Dobra, 4, 5 jest tak, więc tutaj ustalimy 4, a tutaj ustalimy 5, 6 w ogóle nie ma, więc tutaj damy sobie 7. Dobra, okej. 4, 5, jak czwórka nie... Dobra, czyli tutaj będzie 4, tutaj będzie 5, a tutaj w ogóle pewnie będzie 7, tylko 8. Dobra, 8 nie, to 9. Aj, wyjebane. Dobrze. O, mniam, mniam, mniam. Kawusia, bardzo dobra rzecz, szczególnie jak się nagrywa o drugiej w nocy. Dobra, wsiąść... O! Wiecie, że tutaj... Pamiętam, jak były takie Supernatural, nie wiem, czy oglądaliście, ale tam był taki motyw, że jak się potrzebowali takim jednym miasteczku pozbyć ciał, to dzwonili po zombiaki i zombiaki te przychodzili i mieli po prostu darmowy obiadek, a kto potrzebował, ten pozbywał się ciał. A i tutaj taki widzieliście przykładną akcję zombiaków, bardzo szybko oczyścili teren. Ciekawy jestem, czy dam radę podejść do tego wyścigu, jeżeli nie mam przy sobie motocyklu. A nie, to nawet nie jest motocyklowy wyścig. Czemu ja miałem wrażenie, że jest motocyklowy? Wyścig łatwizna, no chyba, że kurwa ten. Nie, będziemy naszym super turbo chińskim smartem się wyścigać. O! Czy ja znowu widzę naszą koleżankę, która startuje? Mówiłem ci, Angela, że to niebezpieczna robota. Co ja ci kurwa mówiłem? Że masz to rzucić, że masz pójść pracować w Żabce, a ty nic kurwa. Dobra, zobaczymy, jak sobie poradzę na tym wyścigu. Znowu towarzyszy nam bardzo spokojna i taka jednolita muzyka. O kurwa, chciałem gościa zrzucić, a skończyłoby się to śmiercią dla mnie. Dobra. Nie poddali się jeszcze, podejrzane. Już 40% trasy ukończono? Krótka musi być. Just like not my penis. Ale ślisko jest. Just like my penis. Wow, kurwa, jakie wyboje. Ja widzę, że trasa nie jest chyba zbyt skomplikowana. Może ruch uliczny powstrzyma mych przeciwników. No, zaiste trasa nie jest skomplikowana. Co ja kurwa będę miał z tego wyścigu? Nowe felgi? A muzyczka dobra, podoba mi się to radio nawet. O ja pierdolę, wyścig trwał chyba z 45 sekund. Natrudziłem się. Aha, reputacja nam po prostu rośnie i hasiwo dostajemy. Dobra, to skoro mamy jeszcze parę minutek, to ja naprawdę chcę pojechać do sklepu z ciuchami. Gdzie są jakieś ciuchy? Sklep odzieżowy. O, tutaj jest parę ładnych sklepów odzieżowych. Dobra, tu jedziemy na targ w takim razie. Czyli tutaj w prawo odwiniemy sobie. I wejdziemy standardowym wejściem na targ. Pamiętam, jak się kiedyś straszliwie męczyłem, żeby na ten targ jebany wejść, bo po prostu nie wiedziałem jak. Jak bardzo dam radę tam wjechać? To jest moje pytanie. Pewnie w niewielkim stopniu, ale spróbujemy. Bo, dobra, przepraszam, cofam, to mogę w bardzo dużym stopniu tutaj nawet wjechać. Nawet do końca, ale... Hej, sexy man! Tutaj są jakieś clothes? No są, tylko ona się chyba mnie boi, bo przyjechałem samochodem na targ. Te się widzę bujają ostro, ale one napoje sprzedają. Nie sprzedasz mi kurwa? Dobra, tu nie idę, nie będę od ciebie kupował. Tutaj mam ten jakiś... O kurwa! O, tak się da! Ale to mnie chyba nigdzie nie zaprowadziło, czy może... Wait a second, gdzie ja wlazłem? Dam radę stąd wyjść z powrotem kurwa, bo ja chcę kupić ubrania. Gdzie ja pierdolę ja jestem? Słyszę kurczaki, dobra, tutaj chyba niewiele osiągnę szczerze. Na chuja na to wbiegu. Dobra, wróćmy na ten jebany targ, bo ewidentnie trochę zboczyłem ze ścieżki prawdy. O dobra, tutaj myślałem, że on rozwali tą bramę. Myślę, że tutaj dam radę przebiec. I wrócić na ten jebany targ od drugiej strony. Dobra. Dobra, jesteśmy na targu z powrotem. Co my kupimy u ciebie? Coś ciekawego? Stać mnie chyba na wszystko, kurwa. Czarne, jakaś taka paskudna zielona bluza. Ta czarna wygląda fajnie, powiedzmy. Podrobiony t-shirt w serek Hang Shui. Jaki kurwa serek? Nie widzę tam żadnego serku. Dobra, bierzemy to. Buciachy. I koze talent. Dobra, są spoko, kupimy sobie. Nakrycia głowy. Nie no, pojebałoby, musiałoby mnie chyba właśnie pojebać, żeby zmienić mój kapelusz. Dobra, przynajmniej nie jesteśmy już tacy pomarańczowi, bo trochę mnie wkurzał ten kolor pomarańczowy.
Nie no, nie ma tutaj żadnych takich naprawdę plażowych ubrań. Co ty mi możesz zaoferować? Kurczak na patyku. Chuja na patyku mogę od ciebie kupić. Samo żarcie, a ja właśnie idę do ikonek sklepów ubraniowo-odzieżowych. A noż coś ciekawego będą mieli. Korpus. Aha, to samo, tylko że zielone, co? Nie. Nakrycia głowy, czapka tirowca, a w życiu. Okulary. No chyba do przewidzenia. Opaska jakaś taka. O, wróżowa, jej! No i proszę, kurwa, bardzo, to jest styluwa, ponieważ wiecie, no, jako że to są Chiny, zanieczyszczenie powietrza na poziomie ja pierdolę, to jak to specjaliści oceniają, trzeba się bujać w masce. No i poza tym przyda się nam, kiedy będziemy musieli odfiltrować, żeby móc oddychać, to trzeba odfiltrować tą całą krew, którą będziemy mieli na ryju. A, to jest styluwa, jestem, kurwa, doktor Chinol. Tak zwany. Dobra, zakończymy w takim razie odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.